STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Długi czas się rehabilitowałeś po kontuzji. Czujesz, że to już jest ten moment, kiedy możesz na dobre wrócić do gry? No, trochę czasu minęło, bo praktycznie kontuzja przydarzyła się 1 grudnia w meczu szczęśliwym dla nas, wygranym z Piastem Gliwice 2016. No i była to poważna kontuzja. Myślałem, że ta rehabilitacja będzie przebiegała szybciej, no ale zdrowia się nie oszuka, organizmu się nie oszuka i teraz mam praktycznie to za sobą już, z tego bardzo się cieszę. Mogę trenować na 100% zespołem i każdy dzień z każdym treningiem widzę, że jest coraz lepiej i ta dyspozycja rośnie, tak, ale no mówię, no to rozegrałem kilka meczów w rezerwach. Teraz przygotowuję się z zespołem i uważam, że idzie w dobrym kierunku. Po tych meczach rozegranych w drugiej drużynie zyskiwałeś bardzo dobre noty. Pozytywne oceny można było słychać. Nie mi to jest oceniać. No, ja się cieszyłem, że mogę grać. Czułem, że z meczu na mecz to wygląda coraz lepiej. Lepiej się czułem fizycznie. No i mówię, no idzie to w dobrym kierunku i teraz też z treningu na trening czerpię radość z gry. Mam nadzieję, że będę mógł pomóc zespołowi i do tego się przygotowuję. Czy takie kontuzje, jaka tobie się przydarzyła, zmieniają coś na przykład w nastawieniu mentalnym do tego zawodu? Bo przychodzi kiedyś taka myśl, że no, czy czasami jako piłkarz nie za dużo człowiek ryzykuje? No to jest wkalkulowane w ten zawód, tak? No, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć i nie jesteśmy w stanie uniknąć. Ja miałem wcześniej też kontuzję. No, tutaj jest ważne nastawienie psychiczne i po prostu ciężka praca, która pozwala na powrót do grania i do treningu. Dzisiaj z taką poważną kontuzją boryka się Konrad Nowak. Co byś mu powiedział względem takiego nastawienia psychicznego i tej drogi do powrotu do pełnej dyspozycji? No, z Konradem rozmawiałem, jak mu się to stało. No, tutaj nie ma co się załamywać. No, on jest jeszcze młodym piłkarzem, jeszcze tyle przed nim i jak sami wiemy, że po tych gorszych chwilach przychodzą te lepsze. No i tutaj musi psychicznie nastawić na ciężką pracę, a efekt na pewno przyjdzie. Tylko no mówię, no, nie ma co się załamywać. Rafał Kosznik na meczowej 18 na mecz z Chrobrym Głogów? To pytanie proszę do trenera zadać. Dzięki, powodzenia. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.